Na zdrowie. Cześć. Jesteśmy chyba sami w ogrodzie. Obiadek u mamy. Jupci, majmo, moko. Mama. Na zdrowie. Cham, cham. Na zdrowie. Cześć wszystkim, witam się z wami w kolejnym vlogu z Polski. Dzisiaj mamy już wtorek. Dzień dobry. Dzisiaj mamy już wtorek i dzisiaj będziemy jechać do ogrodu japońskiego, wykorzystać fakt, że on jest do końca października otwarty. Zobaczymy właśnie, jak jesienią wygląda ten ogród, bo z mężem byłam w lato i ogólnie jakoś tak wlecieć zawsze tam chodziliśmy. I co? Później pojedziemy do mojej mamy. Moja mama dzisiaj dla mojego męża zrobiła golonkę, bo mój mąż uwielbia mojej mamy golonkę. Dodatkowo też coś innego będzie, żeby dziewczyny mogły zjeść. Tak jak na początku vloga widzieliście wczoraj, byliśmy na koreańskiej kuchni i pewnie się zastanawiacie, być w Polsce i jeść koreańskie jedzenie, a nie korzystać z polskiego. Powiem wam tak, Sujon jest pierwszy raz poza granicami Korei, nie jest przyzwyczajona do takiego europejskiego jedzenia, a tym bardziej do polskiego jedzenia. Także wiadomo, nie chcemy, żeby jakoś źle się czuła czy coś, więc poszliśmy na koreańskie jedzonko i dodatkowo spotkaliśmy tam właścicielkę tej restauracji, która po 3 latach dalej nas pamięta. Jasmine zobaczyła Jinu i pogratulowała nam, więc super. No i jeszcze tam pójdziemy przed wyjazdem się pożegnać, bo nie wiadomo, kiedy kolejny raz tu przyjdziemy, więc tak. Wczoraj byliśmy też na małych zakupach, ale nie pokazywałam wam tego, bo szczerze nie miałam jak nawet pokazać, ale już mamy jedną dużą torbę załadowaną rzeczami, bo moja mama też coś wcześniej kupiła, więc coś tam już mamy, także my lecimy się ogarniać i na 11 jesteśmy umówieni z moją mamą. Jesteśmy gotowi, więc lecimy. Dzień dobry! Ile ty się będziesz witać? Dino też już jest ubrany. Moja mama już czeka na przystanku, także lecimy zwiedzać. Cześć! No cześć! Czogi, skręć w prawo. W prawo. I idziemy do ogrodu japońskiego. I musimy go najpierw znaleźć.
jesteśmy chyba sami w ogrodzie, bo jak na razie żywej duszy nie widzieliśmy, więc sobie powoli na spokojnie pozwiedzamy i porobimy zdjątka i będziemy mieć fajną pamiątkę. O, strumyczek nawet jest. Cały ogród w sumie przeszliśmy. Polecam wam tutaj właśnie na jesień przyjść, bo jest fajnie, ale musicie pamiętać, że do końca października jest ogród japoński otwarty. My teraz idziemy do mojej mamy. Obiadek u mamy. Chodźcie. Go to steak ja. Siminianun sara. Simina sara. Przeszliśmy właśnie na spacerek wieczorny do rynku, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko wygląda wieczorem? Oczywiście. Jest mało ludzi, ale wiadomo, nie ma jeszcze weekendu, także można swobodnie sobie chodzić i ludzie nie przeszkadzają. Dzień dobry. Wow, 이쁘다. 어디 가나? 30개 있겠지? 어디 가나?